Poranne pytania Radia Olsztyn, Andrzej Piedziewicz. Witam Państwa. Dziś łączymy się z posłem Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewem Babalskim, byłym wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Poznaliśmy wstępne wyniki powszechnego spisu rolnego. Wiemy już, że w ciągu ostatniej dekady w całej Polsce spadła liczba gospodarstw rolnych, natomiast stają się one średnio coraz większe. Jak oceniać to zjawisko? To jest trend pozytywny, negatywny? Jak pan na to patrzy? No przede wszystkim dobrze pan to ocenił. To są wstępne wyniki, bardzo ogólne, ale pokazujące już, dające pewien obraz, co się na przestrzeni ostatnich 10 lat w polskim rolnictwie zmieniło. Ja chcę tylko przypomnieć, że od momentu, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, to jest drugi taki nasz spis. To jest spis obowiązkowy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest potrzebny przede wszystkim dla państw członkowskich, żeby wiedzieć, jaka jest sytuacja w rolnictwie, ale również wiedzieć powinniśmy, jak kształtować wspólną politykę rolną. I to jest niezbędne. To tyle tytułem wstępu. Natomiast analizując bardzo wstępne te wyniki, bo nie mamy w podziale na województwa, chociaż nasze województwo dość dobrze znam, no trzeba powiedzieć, że ta tendencja dla mnie ona nie jest jakimkolwiek zaskoczeniem. Nie dlatego, że po prostu pracowałem jako sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, ale trochę się tym rolnictwem interesowałem i dalej interesuję. Więc ta tendencja jest taka, że lekko jest, zwiększa się powierzchnia upraw, ale trzeba też powiedzieć, że w przeciągu 10 lat z wyników wstępnych, które analizujemy, prawie 200 tysięcy gospodarstw zginęło z powierzchni, jeśli chodzi o polską wieś. Ale właśnie, jak to oceniać? Jako wzmocnienie polskiego rolnictwa, czy osłabienie polskiego rolnictwa? Wie pan, jeszcze za czasów, kiedy pracowałem w resorcie rolnictwa, ale również i teraz, my mamy takie trendy, że chcemy utrzymać tą naszą tradycyjną gospodarkę rolną, czyli opartą na gospodarstwach rodzinnych. Aczkolwiek nic na siłę się nie da zrobić, ponieważ no niestety młodzi ludzie, powiedziałbym, emigrują z polskiej wsi, a odwrotnie na polską wieś wprowadzają się ludzie, którzy chcą tam mieszkać i mieć spokój, ale z rolnictwem niewiele mają do czynienia. To jest ten problem pokoleniowy. Polska wieś się postarzała i to dość mocno. Nie tylko przez te ostatnie 10 lat, ale zauważam, że coraz mniej po prostu młodych ludzi tak zwaną ojcowiznę chce uprawiać. I myślę, że to była jedna z przyczyn zginięcia z Polski prawie 200 tysięcy gospodarstw. To po pierwsze. Po drugie, polskie rolnictwo na przestrzeni nie tylko tych 10 lat, ale co najmniej od wejścia Polski do Unii od 2004 roku przeszło bardzo głęboką modernizację. Nie wszyscy z tym sobie poradzili. Weszły nowe technologie. Niektórym się wydaje, że coś można zmieniać w rolnictwie. Bardzo dużo można zmieniać. Te technologie po prostu, które weszły, również niekoniecznie musiały odpowiadać niektórym gospodarstwom. I ten spis powszechny też mówi o tej dużej mechanizacji rolnictwa. Tak jest. W sposób naturalny to trochę ginęło. Duża wymiana sprzętu, aczkolwiek jeśli chodzi o ilość, to aż tak szokującej ilości nie ma, ale za to jakościowo sprzęt rzeczywiście jest zupełnie inny. Myślę, że to jest ta tendencja. Można zauważyć, pan to też śledził, że gospodarstwa, które zginęły z powierzchni polskiej wsi, to te najmniejsze przede wszystkim. 5 do 15 hektarów. Nieco powyżej 15 hektarów te gospodarstwa się utrzymują i następuje koncentracja ziemi. No to trzeba po prostu też o tym powiedzieć. Ocenia pan to pozytywnie czy negatywnie, panie ministrze? Myślę, że ten trend był nieunikniony. Ja bym się martwił, gdybyśmy za 10 lat, przepraszam, znowu policzyli, że zginie 200-300 tysięcy gospodarstw. To wtedy byłby już trend taki, że gospodarstwa rodzinne po prostu zaczynają umierać śmiercią
naturalną. Nieco inaczej i dla pocieszenia jest jednak w regionie warmińsko-mazurskim. No tutaj prawda, takich dokładnych danych nie mamy, bo w nie tych wstępnych wynikach nie ma podziału na województwa. Natomiast no, coś wiemy o naszym regionie. Ja je znam, śledzę to, naszą gospodarkę rolną w naszym regionie od wielu, wielu lat. My mamy średnio ponad 20 hektarów gospodarstwo, jeśli chodzi o wielkość. W związku z tym u nas jest nieco inna sytuacja. Już nie wspomnę na przykład o Podkarpaciu czy Śląsku, gdzie tam dominują przede wszystkim malutkie gospodarstwa 3, 4, 5 hektarowe. Nie rozpaczałbym, aczkolwiek to jest również przyczynek dla polityków, jak kształtować wspólną politykę rolną, mówię, w całej Unii Europejskiej, ale jesteśmy w Polsce, więc co robić w Polsce, żeby jednak te trendy, które przez te 10 lat były odnośnie zniknięcia z powierzchni prawie 200 tysięcy gospodarstw rolnych zatrzymać. Wzmacniać polskie rolnictwo, wzmacniać rolnictwo rodzinne, no i przede wszystkim jeszcze chyba większe zachęty robić, żeby młodzi ludzie ojcowiznę brali i prowadzili swoją działalność na gospodarstwie. Panie pośle, odejdźmy już od tematów rolniczych, przejdźmy do tematów związanych no niestety z pandemią COVID-19. Pojutrze mamy Wielkanoc. Czy pana zdaniem rząd polski może wprowadzić jeszcze jakieś dodatkowe obostrzenia przed świętami? Mówiło się kilka dni temu o jakimś rodzaju zakazu przemieszczania się. Rząd, wprowadzając obecnie obowiązujące zasady, takiej zasady dotyczącej zakazu przemieszczania się nie wprowadził. Ale czy pana zdaniem może się okazać, że jeszcze w tych ostatnich godzinach przed świętami pojawią się jakieś nowe restrykcje? Panie redaktorze, no, nie jestem aż tak blisko tego ciała decyzyjnego. Przepraszam, ale coś z głosem jest nie tak. Raz mieliśmy taką sytuację trochę nieprzewidywalną. Pamiętamy wszystkich świętych w ubiegłym roku, gdzie praktycznie rzecz biorąc w ostatnim momencie taka decyzja zapadła. Nie sądzę, żeby taka decyzja zapadła. Teraz, dzisiaj jest Wielki Piątek. Aczkolwiek wczoraj znowu mieliśmy rekord, ponad 35 tysięcy, jeśli chodzi o Polskę. Na szczęście w regionie warmińsko-mazurskim po tym takim zamknięciu na wcześniejszym na 2-3 tygodnie trochę to spadło. Nie znam dzisiejszych wyników jeszcze. Będziemy je znali prawdopodobnie gdzieś około 10:30. Cóż mogę panu powiedzieć? Nie wiem, ale wolałbym, żeby Polacy, rodacy dzisiaj nie byli, że tak powiem, podstawieni pod ścianą, że zakaz przemieszczania się. Ja myślę, że to będą bardziej i są do tej pory apele i z tego miejsca ja również, przepraszam, że wyprzedzam to wszystko, apeluję życząc bezpiecznych świąt Wielkiej Nocy, to jednak też apeluję, spróbujmy te kolejne święta, trzecie już, jeszcze z bólem to z bólem, ale ograniczyć do minimum, jeśli chodzi o przemieszczanie się i spotykanie. Wytrzymajmy to. Szczepionek mamy już ponad, zaszczepionych mamy już ponad 6 milionów ludzi, pierwszą dawką ponad 4 miliony. Na kwiecień, na drugi kwartał mówi się, i ja wierzę, że tak będzie, że może być 20 milionów osób zaszczepionych, więc wytrzymajmy to jeszcze. Życie i bezpieczeństwo nasze jest ważniejsze niż spotkanie się, no po prostu przy wspólnym stole. Na to lepiej poczekać i być zdrowym i się spotkać w pełnym składzie i zdrowym być. To jeszcze na koniec pytanie. Wiem, że jest pan człowiekiem wierzącym. Czy pan pójdzie do kościoła w święta Wielkiej Nocy, czy jednak by pan odradzał pójście do kościoła? Ja nie będę odradzał. Ja po prostu podejmuję decyzję za siebie wspólnie z małżonką. To jaką decyzję pan podejmie? Podjęliśmy już tą decyzję, że nie pójdziemy, odprawimy modlitwę, pomodlimy się po prostu w domu, są transmisje. Można to w taki sposób również zrobić. Jak postąpią inni wierni, trudno mi powiedzieć, ale no też bym zaapelował, żeby była duża, duża wstrzemięźliwość i ostrożność, co nie znaczy, że trzeba po prostu odejść od Pana Boga. Nie, można to trochę inaczej przeżyć. Powtarzam jeszcze raz, lepiej może teraz założyć sobie obostrzenia po to, żeby za kilka miesięcy w pełni cieszyć się zdrowiem i życiem.
Dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Babalski był gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia.